Czas na sport w Republice. Rafał Kasprzak, dobry wieczór Państwu. Równo miesiąc pozostał do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. Z tej okazji szkoleniowiec reprezentacji Polski Czesław Michniewicz ogłosił szeroką listę zawodników, których bierze pod uwagę w kwestii mundialu w Katarze. Ostateczną kadrę na turniej zaś trener poda za 3 tygodnie. Mistrzostwa świata rozpoczną się dokładnie 20 listopada o godzinie 17 czasu polskiego, a w meczu otwarcia mundialu gospodarze Katarczycy zagrają z reprezentacją Ekwadoru. Wszystko na turniej jest już przygotowane. W gotowości są także uczestnicy, którzy pomału odsłaniają pierwsze karty. Wśród tych drużyn jest także rzecz jasna reprezentacja Polski, której szkoleniowiec Czesław Michniewicz ogłosił szeroki skład kadry. Na jego liście znalazło się 47 nazwisk i choć nie było to wymogiem FIFA, to trener postanowił zagrać w otwarte karty z piłkarskim środowiskiem, jak i z kibicami. Nie brakuje też tradycyjnych już pod wodzą obecnego selekcjonera niespodzianek. Co jednak najważniejsze, na turniej polecą tylko i wyłącznie ci piłkarze, którzy znaleźli się na szerokiej liście. Nikt spoza niej nie będzie miał już szansy na bilety na mundial, a są to m.in. Jakub Moder, Kamil Pestka, Bartosz Salamon, Rafał Gikiewicz, Rafał Wolski czy też Sebastian Walukiewicz. Kto więc walczy o wyjazd do Kataru? Prócz oczywistych filarów reprezentacji, trener ogłosił 13 zawodników, którzy jeszcze ani razu nie wystąpili pod jego wodzą. Są także takie niespodzianki jak m.in. Radosław Majewski, Artur Jędrzejczyk, Paweł Bochniewicz, Mateusz Łęgowski, Maik Nawrocki, Michał Karbownik, Dawid Kownacki, Kasper Kozłowski czy też Patryk Dziczek. Są również m.in. Paweł Dawidowicz, Michał Helik, Jakub Kiwior, Tymoteusz Puchacz, Arkadiusz Reca, Krystian Bielik, Michał Skuraś, Patryk Kun, Kamil Grosicki, Adam Buksa czy też Karol Świderski. Wyścig z czasem zaś toczy Kamil Glik, który leczy kontuzję. Poza tym pewne bilety otrzymają ci, bez których reprezentacji sobie nie wyobrażamy, czyli m.in. Jan Bednarek, Nikola Zalewski, Mati Kesz, Piotr Zieliński, Jacek Góralski, Arkadiusz Milik i oczywiście Robert Lewandowski. Z listy 47 piłkarzy Czesław Michniewicz powoła na mundial 26. Będą to 4 bramkarze oraz 22 zawodników z pola. Nieprzekraczalnym terminem do wskazania ostatecznej kadry to 13 listopada. Jak przekonuje rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski, trener swoich wybrańców wskaże 3 dni wcześniej. Natomiast 16 listopada biało-czerwoni rozegrają jeszcze jeden ostatni mecz towarzyski przed wylotem na mundial. Na Stadionie Narodowym w Warszawie naszym rywalem będzie Chile. Następnego dnia kadra wyleci do Kataru, a swój pierwszy mecz na mistrzostwach rozegra 22 listopada. O godzinie 17 czasu polskiego zagramy z Meksykiem. Kolejnym rywalem będzie Arabia Saudyjska, zaś ostatnim w fazie grupowej Argentyna. Mundial w Katarze potrwa do 18 grudnia. Szczypiorniści Łomży Industrii Kielce dopełnili formalności. Mistrz Polski wygrał 2 mecz na klubowych mistrzostwach świata i awansował do półfinału turnieju. W walce o finał zespół Talanta Dujszebajewa zagra zaś z FC Barceloną. Po efektownym i okazałym zwycięstwie nad Al-Kuwait aż 47-26 przyszedł czas na 2 mecz w ramach nieoficjalnych klubowych mistrzostw świata. Mistrz Polski mierzył się z brazylijskim Handebol Taubaté, z którym już 6 lat temu rywalizował podczas tego turnieju i którego pokonał 33-30. Dziś również formalność została dopełniona. Szczypiorniści Łomży Industrii Kielce pewnie zwyciężyli i awansowali do półfinału Super Globe. Początek był dość niemrawy w wykonaniu podopiecznych Talanta Dujszebajewa. Skuteczność w ataku nie była najwyższa, ale i tak do przerwy nasz zespół schodził z prowadzeniem 18-16. Kielecka Lokomotywa odpowiednio rozpędziła się po zmianie stron. W drugiej połowie kielczanie zmietli rywala z parkietu, triumfując ostatecznie 39-30. Tym samym zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie i ponadto poznali także swojego sobotniego przeciwnika w półfinale turnieju. Dojdzie wówczas do szlagierowej potyczki z FC Barceloną. Spotkanie to zostanie rozegrane za 2 dni o godzinie 19:30 czasu polskiego. Jeremy Sochan z debiutem w najlepszej koszykarskiej lidze świata, czyli NBA. Jego San Antonio Spurs jednak nie będą dobrze wspominać pierwszego meczu nowego sezonu, bowiem przegrali z Charlotte Hornets. Jeremy Sochan w drafcie został wybrany przez Ostrogi z numerem 9, co jest najlepszym wynikiem San Antonio Spurs od czasów legendarnego Tima Duncana w 1996 roku. Reprezentant Polski przywitał się z NBA i od razu przeszedł do historii klubu. Został bowiem najmłodszym zawodnikiem Spurs debiutującym w NBA w wyjściowym składzie. Na parkiecie spędził 27 minut, popisując się w jednej z akcji efektownym wsadem. Zanotował w tym czasie 4 punkty, 7 zbiórek, 2 asysty i 2 przechwyty. Debiut jednak będzie słodko-gorzki, bowiem ekipa San Antonio przegrała na początek sezonu z Charlotte Hornets 102-129 i takim wynikiem osiągnęła najgorszy rezultat spośród wszystkich drużyn konferencji zachodniej. Kolejny mecz Jeremy Sochan i spółka rozegrają za 2 dni przeciwko Indiana Pacers. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.